Swoją drogą, przez całą tą, powiedzmy, drogę, tak do mnie doszło, że, kurde, wyobraźcie to sobie, że macie ten, jakoś się zatrujecie, czy co? Takie poważne zatrucie. Jedyną możliwością, żeby się wyleczyć, to jest pójście w ogóle na jakąś misję tam, gdzieś tam, po jakiś eliksir, Bóg wie gdzie, Bóg wie skąd. Już nawet nie wspomnąc o wiedzeniu o tym, że ten eliksir istnieje. I po prostu jakoś tam dotrzeć do tego i mieć to wszystko. To jest porąbane. No, ale skoro już to widzieliście wszystko, to nie będę was tutaj zanudzał tą samą drogą, więc po prostu widzimy się przy Clarku. No i jesteśmy. Kurde, jak tutaj wsunął się. Here, Clark. Here's the elixir. Thanks, little buddy. Now I can go crush a whole bunch more pirates. Fajnie, Clark. Cool, but put me down first, okay? No dobra. To jadymy. Szczerze, ta misja, znaczy side misja, no ta dalsza część poziomu z Clarkiem, nie wiem, jakoś tak dla mnie nie jest tak jakoś specjalna. Jest okej, okay, ale taka wolna i niczemu nie służy, więc takie whatever mam do niej. Dobra, hono Clark. A że nie może rozwalić tych drzwi, tylko musi to kłuło. Dobra, dajesz. Ale jak ja już tam stoję, to nie lecę. I'm going home to gather my strength for a while. Okay. Właśnie, stay home, kids. Jest kwarantanna, stay home. Znaczy, teraz niby 3. Od 13 roku życia mogą wychodzić sobie. Ale wiecie. Stay home, be safe. Wychodźcie na jakieś spacery ewentualnie. I będzie fajnie. Przeżyjemy to wszyscy. Jesteśmy w tym wszyscy, więc... Wszyscy to jakoś przeżyjemy. Dobra, kurde. Easy. No, ale wchodź tu, Raymond. Cyk. Nie pomaga mi ta kamera! Dankę. I tam jeszcze powinna być druga klatka. Yeah. Ale to help tak głupio brzmi w tej wersji. Jak teraz w sumie to, można powiedzieć, zauważyłem. To jest tak... Tak, no, no słabiutko bym powiedział, brzmi. Tak słabiutko. Cyk, cyk, cyk i... Damn it. Cyk, 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 ale... Nie chciał mi skręcić w ogóle. Cyk. Nie, dobra. Już się nie zgrywam. Bo będzie taki haha zgrywał ze mną. Się zgrywam. Sterowanie tą czymś jest koszmarne. Nie. Okej. Okay. Sprytnie ominąłem to 5 lumów. Po prostu bravissimo. Okej.
Dobra. Skacz! Nie, nie powiedziałem tego na serio. Nie, nie skacz, nie! Skoczył. He did it. He did it. No cóż. Save file. Tak, a co mi tam? Tak by mi się tym nagrał, to i tak mam save state'a, więc whatever. Uratujemy teraz Glueboxa, ale fajnie. O. To ten poziom. To ten poziom. Z pajączkiem. Podoba mi się to, jak ten pająk za każdym razem, tak wiecie, no próbuje atakować i tak dalej, ale jego animacja atakowania jest dłuższa niż niż prędkość, z jaką się poruszam, żeby uciec od niego. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Tego autentycznie się nie spodziewałem. Hello. Nara. Nie! Ups. Ups, to nie było zamierzone. Dobra, teraz nara. Nara, frajerzy! Powiedział Sonic, więc to jest fajne. I spadamy. Teraz nie po to, by umrzeć. Wyjątkowo. Come on, come on, come on, man. Okej, okay, więc tu idziemy, żeby uwolnić Glueboxa, tak? Spocz. A, nie lubię tego poziomu, bo tu są te... Tu jest walka z piratami. Znaczy, nie pamiętam, czy akurat walka z piratami jest w wersji na PS1. Tak bym szczerze. Traf to, traf to. Come on. GG. Ej, to Glubox! Znając tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Dobra, rób ten swój rain dance. Nie wiem, te teksty zrobimy na... Trójki po prostu tak mi zapadły w pamięć. Po prostu, kurde. Niektóre takie głupie, no jak na przykład to. Znając tego cykora, to pewnie gdzieś się schował, to... To jest, nie wiem, albo po prostu to tylko pokazuje, jak bardzo byłem uzależniony od tego, jak byłem mały. Co też jest możliwe. Nie będę nawet tu oszukiwał. Czy po prostu są aż takie pamiętliwe. Co to, że połączenie trochę obu tych rzeczy. Może tu grać dużą rolę. Ale co ja tam wiem? Latymy. Latymy, kurde. O, dobrze. Cyk. Glubox. Gotta go fast! Jak jesteś cykorem, to tak zapierdziela, że aż się kurzy za tobą, a teraz... Oj, Glubox! Glubox, 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 Glubox. No, dajesz. Uuuuj. Uuuuj.
tak naprawdę tu mówi Olha Olha. Naprawdę nie jesteś na to gotowy. Po prostu. O, i teraz mam da upgrade'ika. Cielek. Dziękuję. I cuccenka. W sumie fajne jest to, że ten poziom jest praktycznie w ogóle zmieniony w tej wersji. The warship and the pirates are very dangerous. If only I had more of my powers. Powers? Glue box forget! A silver lump! Dlaczego daje jemu? Dlaczego nie może po prostu dać Raymanowi? Znaczy, zakładam, że po prostu to tak wygląda, że oni, wiecie, oni się nie jakoś spotykają czy coś, tylko po prostu ona mu daje jakoś telepatycznie tego luma czy coś i właśnie nie ogarniam, dlaczego ona po prostu automatycznie nie da temu Raymanowi, tylko Glueboxowi. Co nie... O, kurde, 5 FPS. Ojej. Swoją drogą dużo bardziej wolę, jak przedstawili Glueboxa jako postać w Raymanie Trójce, niż jak go tutaj przedstawiają, bo to nadal jest głąb. Ja tego nie zaprzeczam, że... W Raymanie Trójce nagle go zrobili z niego geniusza. Chociaż przez pewną chwilę był geniuszem. To jednak w Raymanie 3... Nie wiem, no zrobili z niego takiego niekompletnego idiotę. Tylko po prostu... No kogoś, kto po prostu... No mówię, no nadal jest głupi, ale po prostu na przykład no, normalnie się wysławia, a nie tutaj takie siema, jestem, ja być Glubox. Glubox zapomnieć, elo. Elo mordy i wariaty. Takie po prostu... Nie no, może dla niektórych to jest śmieszne, może to ja jestem po prostu jakiś, wiecie... O, dla mnie to jest nieśmieszne, tak nie powinno być coś, ale... A nie, dla mnie jest śmieszniejsze według mnie jest przedstawienie Glueboxa w Trójce niż w Dwójce. Hello? Glubox? Chodź mordo. Idziemy rozwalić pewną ścianę. Chyba tak to mogę nazwać. Pewną ścianę. Tu. Zwalę to. Rozwalaj. Dobrze. Teraz ciebie tylko rozwalić. Kurde, ja niektórych poziomów w Soniku tak dobrze nie pamiętam, jak gramy na dwójki. A to o czym świadczy? Takie kurde, no tutaj jestem przeciwnik, no. Raczej bym chyba nie miał takiej takiej, jakby to nazwać? Raczej nie miałbym takiej pewności powiedzieć, gdzie są jacy przeciwnicy w Soniku. Tak, będąc szczery. Bardziej bym właśnie był taki... Znaczy... Może z pamięci, wiecie, mięśniowej i tak dalej. Ale tak, żeby... Żeby to wszystko pamiętać, no nie za bardzo bym powiedział. A w Raymanie 2 to od razu wiem, że gdzie wyskoczy przeciwnik i tak dalej. Może dlatego, że to jest trochę takie obvious bardzo, ale... Ale tak po prostu to... No nie wiem, nie wiem. Może po prostu to jest taka moja mocna strona, że mam właśnie tą pamięć mięśniową. Do gier przynajmniej i tyle. Myślę, że tak jest z wieloma rzeczami. Właśnie mam coś takiego, że jak ktoś mi coś przedstawi i tak dalej, to w życiu wam tego nie powtórzę, ale...
Pokażę wam, jak to zrobić. Spoko. Idź do żonki. Narobisz więcej dzieci. Nara, Globox. Myślę, że to tak nikt z nim nie chce iść. No i jademy. I po prostu jademy. Bez zbędnych ceregieli. Save file. Tak. No i no, niestety sanktuarium Stone'a i Fire'a. Boże. Zobaczycie w następnym odcinku. Więc dzięki wam za oglądanie. Może wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.